Bo jeszcze jest najważniejsze pytanie jakby w tym wszystkim. Kto ten film opublikował zanim my go wstawiliśmy? Bo ja też miałem spore wątpliwości odnośnie publikacji tego filmu. Mi się też wiele rzeczy jeszcze nie podobało na 100%. A uważałem, że z szacunku nawet to dołączy kropka i do siema Miki. Trzeba zrobić tak, żeby się nie mogli poza bardzo przepierdalać. Dobra. Oglądamy. Dobry wieczór, Polsko. W ostatnim czasie pojawiły się informacje odnośnie mojego filmiku na Sylwestra Wardęgę i Konopskiego. Zajęło mi trochę czasu zebranie wszystkich informacji, dlatego tyle to trwało, ale już jestem. Parę tygodni temu wszedłem w posiadanie nagrań, które powstały podczas Pandory, które totalnie dyskredytują narrację prowadzoną przez Konopskiego i Wardęgę. Była dziewczyna Boxdela, nie chodzi tu o Magdę, dostarczyła nagrania z rozmów telefonicznych, które dzisiaj omówimy. Ponadto przeanalizujemy ostatnie ruchy tej dwójki, które nie pokrywają się ze stanem faktycznym. Na koniec tego filmu zobaczymy, czy osoby, które obdarowaliście zaufaniem, tak naprawdę na nie zasługują. Pandora. Siema, Max, to... Cześć, Byku. Fajny film, powiem ci, spoko go zrobiliście. No ale patrzyłeś jej do dowodu? Nie, szczerze mówiąc, nie kojarzę. Cały czas o tym mówi na live'ach, o tej Pandorze nadal po prostu, żeby, wiesz, wyświetlenia się zgadzały. W październiku zeszłego roku w internecie zaczął nasilać się temat zniknięcia Stu, topowego youtubera, który niespodziewanie w 2020 roku odszedł bez słowa z internetu. Ludzie zaczęli łączyć temat jego zniknięcia z niepokojącymi storkami jego przyjaciółki Sukanek, która w tamtym okresie bezimiennie oskarżała jakiegoś youtubera o przemoc seksualną nad nieletnimi. Nie pozwolę na to, żeby kogokolwiek już spotkała krzywda. Przez tą osobę nie pozwolę na to. Tematu podjęli się Konopski i Sylwester Wardęga, czyli youtuberzy, którzy w przeszłości mieli między sobą dramę. Nomen omen o wykorzystywanie seksualnie nieletnich. Wówczas Sylwester Wardęga oskarżył Konopskiego o podawanie niesprawdzonych informacji w tak delikatnym temacie jak pedofilia i o zrujnowanie kariery influencera, którego oskarżył. Ale zabawne, Konopski, że tak krytykujesz wyciąganie prywatnych relacji. Bo powiedz mi, jak można nazwać te prywatne screeny z portalu randkowego dla dorosłych? Czy Leksiu sam publicznie o nich opowiadał? Co tam wypisywał, było po prostu obleśne. Jeśli ktoś tu wyciąga prywatę i to w postaci rozmów z Tindera, to tylko i wyłącznie ty hipokryto. A to wszystko, by na koniec zasłaniać się interesem społecznym i pożebrać osoby i lajki. Pandora Gay. Konopskiemu ciążyła na karierze afera z Leksiem, więc bardzo chętnie zaangażował się w wyjaśnianie pedofilii wśród influencerów. On był głównym koordynatorem Pandory i po Wardędze miał puścić definitywny film w tym temacie. Mamy październik 2023 roku. Wardęga opublikował film w sprawie Pandora Gate. Cała Polska czeka na film Konopa, który jest zapowiadany jako bomba atomowa w środowisko. Mówi o nim każdy w kraju. Nawet minister sprawiedliwości odnosi się na konferencji prasowej do tematu, powierzając odpowiedzialność za uczciwe śledztwo właśnie jemu. Wardęga prowadzi transmisję na żywo, na której siedzą codziennie setki tysięcy osób, wyjawiając kolejne dowody w tej sprawie, hucznie zapowiadając, że film Konopskiego będzie zawierał bardzo dużo nowych wątków. Ponadto Wardęga kładł bardzo duży nacisk na to, że Boxdelowi, czyli jednemu z głównych oskarżonych w tym temacie, wyjdą czkawką jego odpowiedzi, bo Konopski ma dużo więcej brudów na niego. Wychodzi film Konopa i okazuje się, że jest to trochę rozszerzony film Wardęgi, który jest oczywiście uzupełniony o rzeczy, które Wardęga na co dzień publikował na live'ie bądź Instagramie. O Boxdelu nowego nic nie ma. Po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że Boxdel miał w obozie Konopa swoją wtykę. Wtedy właśnie też się wygadałeś, że w obozie Konopa masz wtykę, że wiedziałeś, że jedna dziewczyna chce się wycofać i tak dalej. Konop w odpowiedzi w swoim materiale oskarżył swój management o wynoszenie informacji do Boxdela. Pojawił się też wątek wtyki w moim otoczeniu. To bym sprostował, że po prostu zadzwoniła do mnie osoba z mojej agencji, wyciągnęła pojedynczą informację i ta informacja została podana do Boxdela, znaczy bardziej do ludzi z fejmu. Nie było żadnej aktywnej wtyki, która podawała dalej wszystkie informacje, jakie miałem, a z ziomkiem z agencji pogadam sobie pewnie face to face. Zobaczmy zatem, jak to wyglądało w rzeczywistości. Halo, Miki. Siema, Max, to... Cześć, Byku. Fajny film, powiem ci. Spoko go zrobiliście. Mam dla ciebie dobrą wiadomość ogólnie. Bo Julka wycofała się z publikacji tych starych czatów. Pomimo zapewnień Wardęgi odnośnie mocnych zarzutów Konopskiego do Boxdela, ten pociesza Michała i zapewnia go o swojej pomocy. Dobra, stary. Ja działam dalej z filmem, jutro go wrzucam. Załącz twoją głosówkę z odcinka. Odetnę cię od tego pedofilstwa, jak się da, kurwa, bo to jest kurwa.
niskie, żeby tak cię wrzucać do tego wora i ten, i trzymaj się, nie? Ponadto mam jeszcze takie smaczki jak Konopski zapewniający Boxdela, że mu pomoże w swoim materiale, a nawet instruuje Boxdela, jak wybrnąć z jego sytuacji. Nie, tak, ten film jest dobry, w sensie podoba mi się, jest lepiej na pewno zrobiony, tak wyważony i tak dalej. Jeszcze bym się na pewno zastanowił przed tym, czy chcesz być taki pacyfistyczny, nie? W tym wszystkim, jak masz takie informacje. A najśmieszniejsze jest to, że nowa najlepsza przyjaciółka Wardęgi, Konopski, atakuje Sylwestra w rozmowie z Boxdelem, pomimo że razem robili film, lizali się po jajach, a na koniec Pandory zrobili sobie zdjęcie zwycięzców na Instagramie. Myślałeś, żeby się pierdolić w tego Wardęgi? Muszę, stary, bo ja stary, jestem zajechany już tym wszystkim. Ale nie jesteś pedofilem. Ja o tym mówię otwarcie w filmie. No kurwa, tutaj na noże trzeba iść. Ja muszę, stary. Sylwester, stary, za bardzo płynie na tej chmurce, stary. Nie podoba mi się to w chuj. Ja się uważam, że to jest niesprawiedliwe, że taki zarzut, stary. Który rozpierdala całą wieloletnią karierę i życie. To jest są poważna sprawa. Myślę, że w tym miejscu warto zadać sobie pytanie, jaki interes miał Konopski w tym, żeby ochronić Boxdela. Nie chciałem wiązać się z fałszywym środowiskiem dookoła Federacji Fame, a szczególnie w jakikolwiek sposób biznesowo wiązać się z Boxdelem, kiedy dopiero co miała miejsce gigantyczna afera między innymi wokół jego osoby. Widzę teraz żadnego potencjalnego przeciwnika na horyzoncie, bo rzeczywiście gdzieś tam tydzień temu wpadła całkiem interesująca oferta od Fame'u, ale pieniężna, a nie z danym przeciwnikiem. I byłbym za tym, żeby zrobić taką walkę. Biznesowo wiązać się z Boxdelem. I byłbym za tym, żeby zrobić taką walkę. Biznesowo wiązać się z Boxdelem. Siema, Baxto. Cześć, Byku. Skoro nie chcesz mieć nic wspólnego z tym środowiskiem, to dlaczego pojawiasz się na galach po Pandorze? Po prostu moralnie, kompletnie by to za mną nie grało i pewnie wielu z was by się na mnie zawiodło. Ten film jest dobry, w sensie podoba mi się. Konopski po swoim materiale był wielokrotnie chwalony przez czołowych polskich dziennikarzy za profesjonalizm i rzetelne podejście do tak poważnego tematu. Między innymi przez Krzysztofa Stanowskiego. Myślę, że z tą wiedzą nie popieraliby tak ochoczo tych materiałów. Września 2023 roku na kanale GOATS pojawił się odcinek, który doszczętnie zszargał reputację Wardęgi, która i tak była nadszarpnięta, ponieważ Sylwester z YouTube'owego guru, szeryfa moralności, wyznacznika co dobre, a co złe, stał się obleśnym dziadem cieszącym się na widok dziewczyn robiących sobie krzywdę. Jak Klaudia nie potrafi, to duś ją jedzą! Podtapianie jest dozwolone, no? Z detektywa zdolnego do rozwikłania najcięższych zagadek stał się seksistą produkującym masowe odcinki wypełnione softporno. Potrzebna była zasłona dymna. Dlatego z nieba spadł mu Konopski z Pandora Gate. Wardęga wykazał się niezwykłą szlachetnością podczas Pandory. Był gotów poświęcić największy projekt swojego życia, GOATS, tylko dlatego, że chciał się zachować jak prawdziwy facet i stanąć naprzeciwko wykorzystywaniu seksualnego dzieci. Ale czy na pewno? Wardęga zakończył współpracę z Boxdelem, obsmarowując go na prawo i lewo, tylko po to, żeby parę tygodni później zawalczyć w federacji, której właścicielem jest Boxdel, za rekordowe 1,5 miliona złotych. Dla porównania jest to więcej niż dostał Tomasz Adamek w swojej niedawnej walce z Mamedem Khalidowym na KSW Epic. I pomimo, że wykluczał możliwość ponownej współpracy z Boxdelem... Natomiast ja nie mam kompletnie zaufania do Boxdela. Ja nie widzę aktualnie możliwości i płaszczyzny, żebyśmy razem działali. Przyjął go na nowo do projektu GOATS. Wardęga, odpowiadając na zarzuty, że sprzedał swoje wartości za rekordową wypłatę na Fame, próbował zbić ten argument tym, że to Fame nalegał na walkę, a on nie chciał się bić. Rozumiemy, że masz duże zasięgi i chcemy ci dać odpowiednią kwotę, żebyś się zgodził zawalczyć. Nie, zapytaliśmy się ciebie, za ile chcesz zawalczyć. Ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest twoja wartość. Nie przypominam sobie, Krzysztof, czegoś takiego. Później się wydarzyła Pandora, ja już byłem niechętny na walki. Niestety i tym razem kłam. A wiem to, bo jestem osobą, do której regularnie pisał z propozycją walki. Również podczas negocjacji jego walki po Pandorze. Co dziwne, Sylwester na 2 dni przed walką, po 2 miesiącach od Pandory, przypomniał sobie o tym, że nie spodobało mu się to, że wymieniłem z imienia i nazwiska Julius Angel. W tym temacie również się chętnie wypowiem.
Ja świadomość o tym, że jest ktoś taki jak Julia, miałem już wiele lat temu, bo była osobą, która się przewijała na tym spikach. Znałem ją z imienia i nazwiska, dlatego naturalne dla mnie było tak się do niej zwracać. Julia na parę dni przed pierwszym filmem w temacie Pandory zawitała u mnie na streamie i nie krępowała się, gdy zwracałem się do niej z imienia i nazwiska. Nick jej też był tym samym, który używa na Instagramie oraz na innych mediach społecznościowych. Jeżeli ty publicznie likuje kilka razy imię i nazwisko dziewczyny, to co ja mu powiedzieć? Nitruś, proszę, nie rób tak. Nie chcę ci robić tutaj kłopotów, mimo że ta dziewczyna przerażona i usuwa swoje social media, ale wiesz, ja ci nie chcę robić kłopotów, proszę, nie rób tak. Ja już to powiedziałem u mnie na odcinku. Proszę, nie róbcie, nie likujcie tych dziewczyn. Ale ona sama gadała u Nitrozyniaka na live? To też mnie bardzo zastanawia. Gdzie gadała u Nitrozyniaka na live? I skąd on wie, że to jest jej prawdziwe konto? Przecież on robi live'y na Kiku, nie na YouTubie. Kik jest od niedawna, więc to by musiało być świeże jej konto. Skąd on ma pewność, że to jest na 100% jej konto? Po tym streamie postanowiłem się skontaktować z Julią i myślę, że odpowiedź, którą wysłała do mnie, idealnie zobrazuje jej podejście do Wardęgi Konopskiego i jak się czuję przez nich potraktowany. Ja totalnie nie popieram tego, co Wardęga teraz robił po tej całej Pandorze, okej? Dla mnie to był naprawdę tak bardzo sensytywny temat i uważam, że Wardęga nie podszedł do tego, wiesz, z uczuciami, tylko po prostu, żeby moim zdaniem nabić po prostu wyświetlenia i w ogóle. Dlatego moim zdaniem on cały czas o tym mówi na live'ach, o tej Pandorze nadal po prostu, żeby, wiesz, wyświetlenia się zgadzały. Wiesz, ja do ciebie naprawdę nic nie mam. Totalnie nic do ciebie nie mam, bo ja wiem, że ty po prostu widocznie nie wiedziałeś, że w ogóle prosiłam, żeby nie, wiesz, nie mówić o mnie imieniem i nazwiskiem, bo z tego, co widzę, no to Wardęga i Konopski w ogóle do ciebie nie napisali. Sali, o co ich prosiłam, więc dla mnie to jest po prostu trochę nie dziwne, tylko po prostu żałosne, że wiesz, że mnie okłamali też w tej sprawie. I dla mnie to jest po prostu głupie, żałosne, nie? W moich oczach przynajmniej, żeby na tym wszystkim nadal sobie nabijać wyświetlenia i w ogóle, bo to jest mega wrażliwy i, wiesz, obrzydliwy temat, żeby sobie na tym tak nabijać wyświetlenia i nadal to wszystko ciągnąć i prowokować, gdzie to już jest w prokuraturze i w ogóle i się zajmuje tym policja, a nie, wiesz, on nie musi już się o tym wypowiadać, ale nadal się wypowiada, właśnie nie wiem po co. Raczej wątpię, żeby to robił, wiesz, żeby to zanikło pod moralność, prędzej właśnie pod wyświetlenia, moim zdaniem. Dlatego moim zdaniem po prostu ignoruj jego te zaczepki, bo to jest po prostu moim zdaniem żałosne. Jeżeli chcesz być, wiesz, tą lepszą osobą, to po prostu mu nie odpowiadaj i tyle w sumie. Bo on właśnie też nakręca specjalnie, nie wiem po co, może dlatego, że ma właśnie tą walkę. Wiesz co, dla mnie to jest po prostu wszystko żałosne, jak on się zachowuje po tej całej Pandorze. No... serio. Na nikogo nie mogę liczyć w tych czasach. Nawet w takiej sytuacji wtedy nie mogłam na nikogo liczyć. Pokażę wam rozmowę Boxdela z Julią i myślę, że raz na zawsze zakończę ten temat. No ale dobrze. Kim jest Julia w materiałach o Pandora Gate? Julia to dziewczyna, do której Stuart pisał obrzydliwe rzeczy i spotkał się z nią w Anglii. Julia to też ta słynna dziewczyna, do której Dubiel wysłał sławną głosówkę. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stuarta, tylko ja i moja czternastka. I do której Boxdel pisał o kiełbasie i mistrzu MMA Śląska. Michał pisał o byciu wysokim mistrzem MMA Śląska z dużym przyrodzeniem. Julia była kluczowym elementem dla Wardęgi Konopskiego, ponieważ bez jej wiadomości nie byliby w stanie wciągnąć w tę historię nikogo poza Stu. Co na ten temat myśli sama Julia? Posłuchajcie jej rozmowy z Boxdelem. Ja to robiłam dla swojego dobra, bo myślałam, że dostanę sprawiedliwość wobec Stuarta, nie ciebie, a po Marcina, okej? Okay? Ja tutaj mówiłam o Stuarcie. Julia również poinformowała o tym Wardęgę, o czym świadczą te e-maile. Nie sposób oczywiście nie poruszyć tematu Marcina Dubiela, który bardzo często przewija się przy każdej mojej wypowiedzi. Zarówno Konopski, jak i Wardęga zarzucają mi bycie jego adwokatem. Tak więc dzisiaj chciałbym uzupełnić waszą wiedzę odnośnie tego, co ja wiem, dlatego nie sposób tego nie poruszyć. Po raz pierwszy usłyszycie fragmenty rozmowy, która została zarejestrowana po filmie Wontora z Olciak i prowadzą ją Stuart Barton i Marcin Dubiel. Przypomnę tylko, że ta rozmowa odbywa się w momencie, gdy o Marcinie nagrał jeszcze Sylwester Wardęga i nie był zamieszany w całą aferę. Hej. No. Co tam? Kiepsko, no. Z czym kiepsko? No z wszystkim, nie? A co się dzieje? No nic, no wiesz, no mi się k***a dostaje coraz bardziej. Po prostu czuję, że k***a zaraz ja będę nie wiadomo kim k***a, czy jak będę, wiesz, jakby osobą, która kryła k***a pedofila, no.
gdzie kurwa ja o niczym kurwa nie wiedziałem, no. Ale wiesz, Stuart, no te wiadomości kurwa wyglądają tragicznie. No ja rozumiem te wiadomości, ale to mi się wydaje, że to jest zorganizowane wszystko. Ale co jest zorganizowane? No Stuart, kurwa, jest czarno na białym, że wiedziałeś, że ktoś ma kurwa 13-14 lat i kurwa pisałeś takie rzeczy o tym basenie, nie o basenie, kurwa. Nie jest tak napisane. Właśnie to jest wyciągnięte z kontekstu, mi się wydaje wszystko. No ale to tobie się wydaje, no kurwa, to widziałeś sobie, przejrzałeś sobie swoje wiadomości? Tak, widziałem ten film. No ale czy mówię, czy widziałeś swoje kurwa te wiadomości z tego, wiesz, skoro ktoś kurwa ma dostęp do takich wiadomości, to też powinieneś mieć, to musisz kurwa chyba sprawdzić, że kurwa, skoro ktoś, skoro, stary, no, ona kurwa wprost ci mówiła, ile ma lat, kurwa, no. Nie, nie widziałem. Nie widziałem tego, takiej wiadomości. To ile ty myślałeś, że ona ma lat? Nie wiem, no nie uważałem, że tak. Mi się wydaje, że z tą tak kurwa najbardziej się oberwie i wiesz, jakby dla mnie to jest kurwa kompletnie niezrozumiałe, ponieważ ty pamiętam, jak byłeś w Manchesterze i mi mówiłeś, że ona ma 16 lat, ty mi tak sam kurwa powiedziałeś. I co, i teraz się nagle okazuje, że ona 14 miała? Nie, to niemożliwe. No ale patrzyłeś jej kurwa do dowodu? Albo do kurwa legitymacji? Nie no, ludzi będę legitymować, no. Nie no, ja spotkałem się z nią, jak była starsza, stary. Poza tym do niczego nie doszło i z takim mindsetem byłem i się z nią spotkałem, tak? No to ile ona wtedy miała lat? Nie wiem, 15-16, nie? No ale jak ty kurwa możesz tego nie wiedzieć? No kurwa, człowieku, no kurwa, posądzają kurwa ciebie o pedofilię, a mnie o to kurwa, że kryłem pedofila. No to kurwa, jak możesz tego nie wiedzieć? No mówię ci, że tak było, Marcin, no. No ale jakie masz kurwa na to potwierdzenie? Czym się kurwa mam bronić? A jakie ona ma potwierdzenie, że było inaczej? No kurwa, swój wiek! No ale gdzie tak jest napisane, że w tym czasie, u tej godzinie i że coś z nią robiłem, stary? Nie mówię, że robiłeś, ale skoro kurwa... To jak nie robiłem, to nie ma tematu, stary. Ale ty popatrz, co ty pisałeś, ty człowieku, kurwa, pisałeś do 13-latek, kurwa, nie chcesz... Człowieku, ten film, jak go wczoraj zobaczyłem, to jest wstrętne, kurwa, rozumiesz, to jest wstrętne. Nie pisałem, jak miała 13 lat. Ja naprawdę, Stuart, nie chcę, kurwa, przez ciebie pierdolnąć. No ja też tego nie chcę, ale ty nie masz nic na sumieniu i nie jesteś tym powiązany. Ale wychodzi jakbym kurwa cię nie wiadomo w czym krył. No ale taka nie jest prawda, Marcin, tak? Zresztą wątpię, że będą ciebie wciągać teraz. Jadą na kurde DJ Palasida, Boxtela, jakichś innych ludzi wciągają. Czemu kurwa ty to w ogóle pisałeś? Nie, szczerze mówiąc, nie kojarzę. Nie kojarzę tamtych czasów praktycznie. I tych sytuacji w większości, które są wypomniane. I ja wiem, że też Julia próbuje ludziom wmówić, że ja z nią coś robiłem. Co jest kłamstwem. Nie wiem, czemu to robi. No to teraz, jak już mamy taką samą wiedzę. Ja jeszcze po tym wszystkim tutaj, ja wam ogólnie nie przeszkadzam w oglądaniu, ale to są dwie rzeczy, które się nie pojawiły. Po pierwsze, że no, z jednej strony Marcin zarzuca, ja to zresztą powiedziałem mu, nie, że z jednej strony Marcin zarzuca mu, ale kurwa, ty, ona była nieletnia, a z drugiej strony też musiał mieć świadomość, ja mu to zresztą powiedziałem, też musiał mieć świadomość, bo ona sama mu napisała, że ma 14 lat, bo go poprawiła z 13 na 14, tam swego czasu. On twierdzi, że nie przykładał do tego uwagi. A drugą rzeczą jest, ja tą rozmowę słyszałem już w październiku, ale... I powiedziałem Marcinowi, że żeby zamiast wrzucał te chujowe filmy, które wrzucał, czemu tym się nie posłużył? No i prawnik mu powiedział, że w momencie, kiedy on by dostał zarzuty, których nie dostał koniec końców,
to mogliby go oskarżyć przez tą rozmowę o mataczenie. Więc no, ale tak jak mówię, niech każdy sobie sam wyciągnie wnioski, nie? Możecie sobie myśleć, co chcecie. Ja oczywiście nic wam nie będę sugerował. Następnym tematem jest Justyna Suchanek, od której de facto rozpoczęła się Pandora Gate. Justyna w 2020 roku oskarżyła na Instastory bezimiennie kogoś o wykorzystywanie dzieci. Była z tym na policji, policja niestety nie wszczęła śledztwa i temat ucichł. Po paru latach podczas Pandory okazało się, że chodziło o Stu i na dowód dostarczyła wiele screenów z ich rozmów, gdzie zarzuca mu niezdrową fascynację małoletnimi dziewczynkami. Ta narracja pojawia się w konwersacji z Sukanek z 2017 roku, kiedy to Justyna jest na niego wściekła, gdyż odkryła, że spotykał się z kolejną, inną nieletnią. Pojęcie wiekowe jest uzasadnione od kraju i praw, które są. No ja niestety mam mieszane uczucia w tym temacie, bo prawdą jest to, że ona bardzo przysłużyła się sprawie, dostarczając dowody na Stu, ale z drugiej strony te screeny pochodzą z 2017 roku, a ona jeszcze przez parę lat po tym żyła z nim w jednym domu, przyjaźniła się z nim i zaczęła działać w temacie dopiero w momencie, gdy Stu związał się z Fagatą i stało się dla niej jasne, że nigdy nie będzie w związku ze Stu. Oczywiście na poprawkę biorę jej problemy psychiczne, dlatego koniec końców nie chcę jej oceniać. I na koniec wracam z tytułowym pytaniem, które zadałem na początku tego filmu, a mianowicie, czy Wardęga i Konopski rzeczywiście zasługują na wasze zaufanie? No. I jeszcze, kurwa...